Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Supermarket Simulator, kontynuujemy nasze przygody. 52 poziom z tego co widzę, oczywiście pasek to się raczej nie zgadza, niecałe 24 tysiące na naszym koncie bankowym. No i teraz co? I teraz no wypadałoby zerknąć tak szybciutko, czego brakuje, co by można było jeszcze tam domówić. Czekolady można wyciepać. Okazuje się, proszę Państwa, z tego co tam czytam w komentarzach, że te etykiety to nie jest błąd spowodowany modami, tylko to jest błąd w grze. Ciekawe. No, widzicie. Dobra. O! Tego cukru już nie ma. Dobrze. Ej, pani mój. No dobra, to weźmy tego cukru. To sobie tam chłopaki powykładają. Ja chyba za dużo go wziąłem. Sprawdźmy. Nie, no na magazynie nie będzie, bo jakby było. No właśnie. Tego różowego bym dobrał, tego bym dobrał. Kawusi widzę, że nie ma. A widzę, że skończyły się modlitwy. Także widzicie. Wszystko, co dobre, wszystko szybko się kończy. I religia też ma swoją cierpliwość. Także takie rzeczy. Zobaczmy, co tam jeszcze by trzeba było ogarnąć. Tutaj te siłwaksy to są. O, mydełko tutaj takie to zwykłe. Te czarne to za chwilę dojdą. Można byłoby te tabletki do zmywarki jeszcze tam, powiedzmy, te dwa opakowania dobrać. No i dobrze, i niech to przyjdzie. O. Pięknie, wszystko poszło. Dobra, zobaczmy, jak to tam chłopaki będą ogarniać ten temat. I będziemy otwierać. Chociaż jeszcze bym zerknął, wiecie co, do lodówek. Lasagna. Kurczaczki jeszcze tutaj. No, jeszcze zostanie. Jak ta szyneczka? Aha, chyba się Eldorado już skończyło, coś tak czuję, że bo był taki boom na to i już nie ma. Natomiast tutaj to z tego, z tej Prypeci, to można ogarnąć temat. Dobra, lecimy i... Ach, jeszcze jest, dobrze. Już kawałek etykietki zobaczyłem. No dobra, widzę, że małe jaja wyszły, średnie jaja i duże się kończą, więc jeszcze to bym może domówił. I warto byłoby dla tych produktów również półki ogarnąć. Tylko chciałbym zacząć, czekajcie, bo to... aha, to są duże. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I dodatkowo jeszcze średnie. Raz, dwa, trzy, cztery. I weźmy to tutaj. O, podomawiajmy, zobaczmy, jak to tam będzie wyglądało. Ale, nie, chwila. Zanim domówimy, to może... gdzieś tutaj... To są duże pudełka. Z tymi dużymi jajami, więc one prawdopodobnie... Czekajcie, ja sobie położę. One chyba wejdą dwa tutaj na połowę, tak? Czyli jeżeli bym dużych jaj ogarnął... załóżmy, nie wiem, tutaj te dwie półki, to byłaby gitara, nie? Tak mi się wydaje. Na dwoje babka wróżyła, ale dobrze. Zobaczmy. Tylko tyle jaj? Nie wiem, czy to wypada. Ale dobrze, już niech będzie. Bo zawsze można byłoby coś jeszcze wciągnąć tutaj do kolekcji, tylko... Zaraz, jaja są obok. Tylko co? Aj, aj, aj. Może sery? Czekajcie, bo to... A nie, sery to żeśmy już ogarnęli chyba, nie? Czy nie? Tak, sery mają swoje miejsce. A swoją drogą trzeba ser Maniakela zamówić. No to nie wiem, kuźwa. To co by to mogło z jajami stać? Ciężko stwierdzić. Dobrze, ogarnijmy ten temat. Ja będę dokładał, ten mi będzie zabierał.
W rezultacie to chyba lepiej zamawiać po jednym opakowaniu, a potem jak już ustalimy, to całą resztę machnąć i wtedy byłoby dobrze. No to okej. Jeszcze ci mało? No dobra. To teraz tak, tutaj średnie jaja, one zestakują się po 3 w rzędzie, czyli będzie można ich 6 umieścić. To wiecie co, to ja zrobię tak, że tu niech sobie stoją te duże, ale ja zrobię to w ten oto sposób. Nie, bo za dużo miejsca te jaja zajmą. Nie potrzebujemy aż tylu. Aż tylu nie. Tym bardziej, że nie ma tutaj aż tyle miejsca w tym magazynie, żeby można było sobie pozwolić na to, co by no właśnie w ten sposób towarować magazyn, nie? Poza tym mrożenie pieniędzy w takiej ilości towaru chyba mija się z celem. No i te jajeczka będą tutaj, o. Te najmniejsze opakowania. Chyba będzie dobrze. Zresztą to najmniejsze, to one tam w większej ilości zmieszczą, więc... Co on tu podbiera, kuźwa? Dobra, elegancko. No a co w takim razie dać tutaj? Na tych górnych półkach? Ciężko stwierdzić. Mleko. Sześciopak mleka. To by się też przydało. Ile go w ogóle tu jest? No to trochę więcej by trzeba było zamówić. O kutwa. Sushi jak wyszło. No dobrze. To w takim razie zamawiamy. A może to mleko? Bo chyba, czekajcie, chyba nie mamy miejsca na to mleko, ale to bym musiał zerknąć jeszcze raz. Od początku zamówmy trochę tego chleba. Tam widziałem, że się kończy. Dalej, ser maniakela ze 2 kartony. Dodatkowo jeszcze bym... No dobrze, weźmy ze 2 kartony tych jajek. Raz, dwa, trzy, 4 kartony mleka. Raz, 2 kartony tych jajek. Raz, 2 kartony tych. Aha, i teraz tak, sushi. Raz, 2, 3, 4. A jak stoimy z tym małym, bo tam mi się rzuciło w oczy, że dużego nie ma, a małe? To też ze 2 kartony wezmę. Raz, 2. No i dobra, 20 produktów, 1415, niech i tak będzie. Ale z tego wszystkiego chcę zobaczyć, jak tam się jaja poukładały. No, poukładały się. Mam nadzieję, że wszystkie. I mleko też. No to dobrze. To co się nie poukładało? Sushi. I mam nadzieję, że tylko. Ale wygląda na to, że tak. Także weźmy może... To wszystko rozpakujmy. Ten kuźwa znowu niewidzialny karton nosi. I duże sushi. Dobrze, i otwórzmy w takim wypadku ten sklep i sobie możemy towarować jeszcze. Tam się światełko oczywiście 8.15 zapali automatycznie, więc bardzo fajnie. Pięknie. No i ten, co przewidział, kuźwa przewidywał, że będę awczył, to się trochę przeliczył, bo i tak mam co robić. Także, no dobra. Ale jeśli mowa o sushi, to też musimy... Czekajcie, gdzieś to bym tu postawił może na chwilkę, bo musimy przemyśleć ten temat. No właśnie, to może sushi tutaj dać. Trochę nietematycznie, ale zobaczmy, czy gdzieś mleko, to zwykłe, ma miejsce. Chyba... Ach, tutaj jest mleko zwykłe. Rozumiem. No to nie, no to dobra, to mleko odpada. Tuńczyk też ma swoje miejsce obok humusu, bardzo tematycznie. Ale... No nie wiem, nic mi do głowy nie przychodzi innego. To weźmy w takim razie sushi. Natomiast jeśli mowa o sushi, to ja bym zrobił to może w taki oto sposób, że na małe sushi, które schodzi trochę gorzej,
to przeznaczyłbym po prostu tylko tę jedną połówkę. Natomiast duże sushi, które schodzi lepiej, to bym przeznaczył o, w ten sposób. No i domówiłbym jeszcze jeden karton małego sushi, małe sushi i raz, dwa, trzy kartony tego większego. No dobrze. Jak tak, to jeszcze zamówmy tuńczyka, bo jest tylko 7 sztuk. Raz, dwa, trzy, cztery, powiedzmy musrakę. Raz, dwa, trzy, cztery. Dalej, te eskalopki. Raz, dwa, trzy, cztery. Steki. Raz, dwa, trzy, cztery. I na tym poprzestajmy na razie. A dobra, no jeszcze to. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze. Strasznie, strasznie drogo. Ale to się zwróci. Na spokojnie. O, ty synu, o, dobra, po cztery kartony, a ziemniaki? A kutaki? Dobra, dwa kartony ziemniaków i po cztery kartony sraj taśmy. O, must have, widzę, bo... O, i tak, o, bo to jak maniakel zobaczy. Raz, dwa. Kuźwa, nie pamiętam kurczaków. Ależ mi normalnie zaćma. A nie, to kurczaków nie trzeba. Tu dwa kartony ziemniaków. Oho. Chyba kutaki też trzeba będzie. Dobra, dwa kartony ziemniaków i po cztery kartony sraj taśmy. Czyli kutaka wywalam. Gdzie ta sraj taśma była? Aha, tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Muszę wyżej, bo przegapiłem. A nie, nawet nie doszedłem. Raz, dwa, trzy, cztery, proszę bardzo. Okej, okay, zamawiamy. Suru? No dawaj. I czy to się wszystko... No nie gadaj. Czemu, kurna, jak masz swoje miejsce, ty patałachu zasrany, ty... Nie rozumiem tego. Tak samo ziemniaki. Nie wiem, tu czasami takie teksty, kuźwa, wchodzą, że ja się zastanawiam, czy te NPC, co tu chodzą, mówią AI robot, czy kuźwa, czy o co chodzi, ale nie wiem, czy rumba, czy czacza, nie wiem, jakieś takie dziwne te teksty. Sporo musraki. To są eskalopki. Słuchajcie, coś mało papieru przyszło. Przecież ja cztery kartony zamawiałem. A wystawiałem bardzo mało. Dobra, widzę, że kutaki schodzą, dobrze. No i teraz by wypadało zająć się tym. I teraz tak jak łosoś norweski, to... Jego wejdzie 6 na półkę, to ja bym mógł to tutaj, o, w ten sposób umieścić. Chyba, że znowu gdzieś się coś przypięło, słuchajcie, tutaj, więc trzeba było przejrzeć, może gdzieś coś znowu, kurna, jest nie tak. O, dziwna. No ale dobra, to był łosoś norweski, tak? Więc on się zestakuje po 6. Na tej półce i więcej nie będę brał. Jedna wystarczy. I teraz dalej trzeba będzie pokombinować. Też łosoś norweski, bo dalej to myślę, że mięcho dokładnie tak samo zrobimy. Ciekawy jestem, bo tam nie pamiętam, w jakich opakowaniach wędlina przychodzi. Co to jest? To są te kotleciki. To teraz tak. To zostawię. To są steki. Ale to nie, to chwileczkę. Mamy jeszcze jakąś rybę? Nie, chyba nie mamy. To ja te kotleciki jednak wezmę. Bo steki... Albo nie. Nie. Inaczej. To kotleciki będą tu. Nie, bo ja się będę mylił, jak to... Chciałem steki obok mielonego dać, ale nie, bo one mają strasznie podobne te małe miniaturki i ja tam nie zauważę dokładnie, co jest co, więc się będę mylił.
Natomiast dam to krzyżowo. Pewnie też się będę mylił. Coś tak czuję. No ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To są kotleciki, to tu. Było tyle tysięcy, kuźwa, i no ja. Przynajmniej będzie, wiecie, zapas tego wszystkiego, nie? Znaczy, to staram się, żeby to jakoś już porobić. Tak, żeby było dobrze, w miarę możliwości. O, tu jeszcze steki. Elegancko. Co mi tam jeszcze zostało? Kotleciki tu już porozkładaliśmy. Teraz tak. Poczekajcie, bo my tutaj jeszcze potrzebujemy tego miejsca na mielone. To tak z mięs. Może zetnijmy do komputera, bo tutaj to już mamy z głowy, nie? Ale zejdźmy sobie niżej. Kurczaki mają swoje miejsce, więc tym się nie przejmujemy. I teraz tak, sushi już też mamy ogarnięte, czyli zostaje nam musraka, zostaje nam eskalopki i tu cała reszta już ma swoje miejsca, czyli my możemy zjechać już do tej drugiej części różnych tam produktów. I teraz tak, to cholerstwo. Wezmę dwa kartony, już dużo wydałem. Wołowinka. Ta szyneczka, lasagna i to jakieś prosciutto i kurczaczki. Oj, kurwa, to ja... Ja na tym regale, co trzeba, w takim razie to robię. To będziemy musieli to zmienić. Aha, 21. To już? Co tak szybko? Co tak szybko, chłopaki? No, fryty wyszły. A pizzę? Mogę dołożyć. Frytek nie mam. Chyba, że są gdzieś tutaj. No nie, nie ma. Co to tam jest? Cola Classic. O, to już mogę jeden... Aha. Fajny jesteś, kurwa! Podjarałem, że mogę, ale jednak nie mogę. No trudno się mówi. O, nie ma soczków pomarańczkowych po tej stronie. Gdzie mam dać to całe badziewie mięsne? Rybno-mięsne właściwie. To może, czekajcie, to może byśmy ogarnęli tutaj jakoś te sekcje. To może zacznijmy od dań gotowych, tych takich wiecie. Znaczy nie wiem, czy to dania gotowe, ale coś w tym stylu, nie? Ile tego w ogóle jest? Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć i można potraktować kurczaka jako sześć? Bo w sumie to już jest takie przyprawione, tylko do piekarnika wrzucić. Tak mi się wydaje. Mogę się mylić. No nie wiem. No dobrze, to teraz tak. Żeby to zrobić z głową, co bym się nie mylił. Musraka. To po dwa wejdzie, tak? Będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Jeszcze z tymi cholerstwami z Prypeci to mylę i teraz, kuźwa, które jest które? Aha, dobra, to jest to i to tu mi jeszcze stoi. No dobrze. Dobra, jedno jest jaśniejsze, drugie ciemniejsze. Może sobie damy radę. To dajmy tu. To wiecie co, to chwila, to ja mam pomysł. Dobrze, mam pomysła. Ogarnijmy to może tak.
Jeżeli mowa o daniach takich tych, powiedzmy, nazwijmy to gotowych, tak roboczo, to niech musraka będzie tutaj na całej półce, to sprypeci też, to drugie sprypeci też. No i jakoś to sobie tam ogarniemy, poradzimy. Natomiast z mięsem i wędlinami to powinno być ciut lepiej. Czekajcie, to jest to, które to gówno to jest? No to jest to sprypeci. To jest jakoś wymyśliłem i nazwałem. No chodź, nie opieraj mi się. Dobra. I tutaj jeszcze mam to jedno. Dobrze, ładnie. No i gitara. To drugie z prypeci mogę dać tutaj obok. No, żeby prypeć obok prypeci była. Ja pierdziele. Aha, to to jest to samo, tylko się to już niestety nie zmieści. No dobrze, to będzie czekało na swoją kolejkę. Teraz dalej. Teraz mamy to cudo. No to póki ja mam ten karton, to umieszczę to tu i to niech też ma swoją półeczkę. To jest to ham pastry, tak? Pastry ham, czy kuźwa, jak to się... No jakiś ham w każdym razie. Sorki. To niech i tak to będzie. To teraz tak. To drugie z prypeci. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba zamawiałem to. Dobra. Czyli po prostu dzień muszę zamknąć. 60 klientów. 4700. Ładnie. Dobra. I ciśniemy dalej. Już mogę zamówić. Pyk. Rachunki może. Znowu mi się zapomniało. No i tym sposobem zostało mi 18 tysięcy. Także takie dzieci. Dobra. To by cudo bierzemy. I to mówiłem, że będzie to drugie z prypeci tutaj, tak? To jest lasagne. Ale dobra. To mogę lasagne dać na samą górę. Kolorystycznie się zgadza mniej więcej z musraką. Zresztą dokładnie tego samego można dostać po spożyciu lasagne. Tylko muszę teraz dobrze patrzeć, co ja wsadzam, nie? To jest to z prypeci. Już widzę po etykietce. A co to mi tu woda? Co to za... Dlaczego nie mogę tego... A ja pierdolę. Czemu ta woda tutaj jest? Co ja za wodę zamówiłem? Ta woda tutaj nie powinna być w ogóle. Wodę mamy tutaj. Co mi to przychodzi, kuźwa? Dobra. Jeszcze lasagne może, czy nie wiem, albo i nie. A to jest co? To z prypeci, dobrze. No to... Już, pyk. Czyli 48 sztuk. To jest co? Aha, to jest szyneczka, to jeszcze nie, wędlinka później. To jest... aha, to też z prypeci. Kuźwa, ja się namnożyło tego badziewia. Dobra, idziemy. Czyli... To byśmy mieli. Tutaj by można było dać kurczaka, załóżmy. Na dół, nie? Ale kurczaka pewnie nie zamówiłem. No, zamówiłem jednak. Aha, czyli kurczak jest malutki. Więc można tylko na części całego badziewia regałowego dać. Na połowie. Dobra. I dalej. Aha, czyli nie zamówiłem jeszcze wołowiny. Prościutko przyszło. Jeszcze mogę kurczaczka. Jeszcze to ham pastry całe. O,
na magazynie kawy nie ma. Teraz to fajnie się robi, wiecie? Naprawdę. Tutaj karton, mogę tego cuda zamówić. Ciekawe, czy się rozłoży. No dobrze. A może byś zamówił, synu? A nie se idziesz. O, no i spoko, się tam porozkładało gdzieś. Dobra, to teraz tak. Bo trochę mi to tutaj... kuźwa, nie wyszło. Tak, jakbym sobie tego życzył. To powiedzmy, to będzie jedna szyneczka. To będzie druga. To się po 6 zestakuje, to akurat może być tylko na połówce półki. Ale lawiruję między tymi regałami, proszę państwa, co tu się dzieje? Dobra. No i to teraz mięcho, nie? O, to też mogę już tu wrzucić. Już będzie porządek, elegancko. To w końcu znalazło swoje miejsce. Czy coś tu jeszcze jest takiego, co by wypadało dać do wędlin? I do mięcha? To jest co? O! No, paluszki krabowe też mogą się tutaj zmieścić. Czemu nie? No pewnie, że tak. Dwa kartony. Super. Dobra. To jeszcze potrzebuję... Co jeszcze potrzebuję? A gdzie jest mięso mielone? Bo tym razem kuźwa zamówiłem to. Gdzie mięso mielone? Mięso mielone. Taś, taś. Ach, tu żeś się wtrynił. Taki cwany jesteś. No nie, tak to nie. Bo widzisz. Przez to, żeś się tu wtrynił, to ja nie wiedziałem, gdzie jesteś. A ty musisz być tu. No i teraz trzeba wszystko poprzekładać. Dobra. O, i bardzo ładnie, tylko tutaj cenówkę trzeba pamiętać, żeby skasować. Dobrze, nie wiem, dlaczego papier toaletowy tu ma cenówkę i nie wiem, dlaczego to gówno znowu się tu wtrążyło. Po co? Kto komu kazał? I czemu nie mogę tego położyć? O co kaman? Oj, nie wytrzymię. Dobra, mąki powinny tutaj się też znaleźć. To jeszcze musimy mieć tak, steki. Aha, steki, no tak, steki. Dobra, niech sobie będą. Kotleciki. No i ten łosoś cały, nie? To gdzieś tutaj. No a tutaj to co by można było dać dalej? No nie wiem, czy mięso mi nie dojdzie jeszcze, nie? W jakiejś tam licencji. Ja bym może te sekcje zostawił. Ale to dobra, proszę państwa, no będziemy dalej tam ogarniać. 17 741 dolarów na koncie. Ja się z państwem żegnam. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.